Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i gramy w Foragera. Powiem wam szczerze, może to być już jeden z ostatnich odcinków tych w miarę takich normalnych czy coś, w których będziemy robić cokolwiek, a nie jedynie co dajmy na to czekać na pieniądze. Ale zanim to przejdźmy do rzeczy. Mam sporo do ogarnięcia, naprawdę. Pierwsza sprawa. Patrzcie. Po prostu coraz bardziej mi się wydaje, że to droidy muszą zdobywać złote jajka. Więc po prostu mamy na to, co trzeba. Druga sprawa, chlejemy mikstury. A jak już wychleję, co trzeba wychlać, bijemy kolejnego bossa, tym razem mroczny burak. Mogę się szczerze powiedzieć, że biją się z tym robotem milionkrotnie po prostu, wiecie. Głównie po to, żeby pozaliczać w sobie zapasy tego. No i dzisiaj chciałbym już może ogarnąć ten, jak to się nazywa, przedmioty o maksymalnej potędze. Wiecie, w kontekście jakiś mieczyk, toporek, cokolwiek. Wow. Jest ten boss. Aha. Czyli ten boss po prostu się tepa, nie wiadomo gdzie jest. O, widzę, że moje wszystkie, jak to się nazywa, wróżki się zużywają. Co? Okej, pierwsza sprawa, straciłem wszystkie wróżki. A druga, czemu to nie respi normalnie w trakcie bitwy bez żadnych konsekwencji? Ja że Foragera robić przepraszającą grą, w sumie jestem idiotą, mogłem najprostszy zwiększyć HP, jak widzicie, mam 25 tych kuli. Albo obrażenia, potem dopiero zacząć się z tym bić, ale trudno już. No jest achievement, są kolejne kulki, jakieś coś szczególnego, nie. Dobra. W takim razie, no. Jako, że już po sprawie, to pierwsza sprawa. Crafcimy kill-off, który miejmy nadzieję da na wszystkie bonusy i chyba muszę to znowu rozbić. Tak. W sumie był game over, bądź jak game over, to jest to samo co zbugowanie ponownie. Więc to wstawiam ponownie. I kosmiczny przedmiot, jakiś achievement za to i dobra. Teraz gwiazdy mogę dobierać, niszcząc wszystko kill-offem. Więc przydałoby się po prostu poczekać, aż to wszystko przeminie i później sami pochodzić z kill-offem, pobić wszystko, ale zanim to zobaczymy, co my tu mamy. Nuklearny kill-off. Okej. Siedem elektrowni nuklearnych, że tak nazwę, do tego potrzebujemy kosmicznej stali i innych rzeczy, które nie są problemem. Dobra, no może poza tym, że no, komórki paliwowe mi się pomału kończą, więc stop crafting to i max. I teraz w sumie używając jednej komórki będę craftował wiele komórek. No. Może na jakiś czas to starczy, pomijając to, że ten Toxic Sludge mi się kończy, bądź co bądź. Przez co nie wiem, czy będę mógł wykraftić wystarczająco dużo czegokolwiek, ale dobra, nie przejmujmy się tym, mam nowy kill-off, więc fajnie by było, gdybym po prostu mógł z niego skorzystać, by te gwiazdy pozdobywać w końcu, ale no, mam ze sobą droid. Mam ze sobą inne rzeczy, więc nie ma co liczyć, ale dobra, nie będę może tu już gadał. Prędzej połaśmy po prostu, pozatykajmy ostatnie dziury, bo widzicie, trochę tutaj też ingerowałem w to wszystko. No a dzisiaj właśnie chciałbym dokończyć już rozkładanie też wszystkich tych elementów. Dlatego też mam, no jak widzicie, sporo dosyć tych landfillów, czy jakoś tak. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to naprawdę w przeciągu kilku odcinków prawdopodobnie Forager dobiegnie końca. Poza zbieraniem pieniędzy, jak mówiłem, ale tego po pierwsze nie będę raczej pokazywał, po drugie nie wiem, czy i tak dokonam. Może, żeby nie było, coś wymyślę na zasadzie taki naprawdę specyficzna struktura bankowa, która pomoże mi zarobić szybko, ale na obecny moment mogę powiedzieć tyle, że jakoś ten achievement z bankami za pieniądze mnie nie przekonuje, chociaż chciałbym je osiągnąć. No dobra, w tym pieniądze łatwo będzie zdobyć, tylko jest to kwestia, powiedzmy, najprostszej na świecie rzeczy, jaką jest siedzenie i farbienie.
Tu na zasadzie, czy kraft jakieś szaszłyki, czy mąkę, chleby i inne rzeczy sprzedawać. A w sumie chleb. Muszę przyznać, dopiero co niedawno grałem sobie w Spirit Farera. I tam upiekłem chleb, który ponoć jakaś postać lubi, ale nie wiem, która to może być. Bo w sumie taki chleb suchy to... Takie, powiem szczerze, moim zdaniem dziwne, żeby ktoś jako danie, które lubi, miał chleb. No, ale dobra, może tym się nie będę przejmował. Na razie po prostu... Gdzie jest kolejna woda? Dobra. Teraz na złączu z zimą. Może powinniśmy właśnie iść i zobaczyć, gdzieś są jakieś luki. W sumie tutaj jest trochę. Tak, nie będę ukrywał, smutny się będzie robił, jak to będą wielkie bloki ziemi i w sumie żadnego, no żadnej wody, ewentualnie wszystkie wody mają mosty. No, jestem zmuszony do tego przez achievement. Tak jak mówiłem, chcę Frigera 100% poza tymi pieniężnymi. Dobra, przy okazji tak, co jeszcze było na mojej liście rzeczy, które musiałem... O, dobra. Już wiem, co jeszcze było na mojej liście rzeczy do ogarnięcia, przecież nowy plecak, nowy portfel, inne takie rzeczy. Czy mnie w końcu wylewelować postać. A, tylko najpierw, hej kolego, masz coś ciekawego? Nie. Chcę małczyć Krakena, ale nie sądzę, żeby były jeszcze tak potrzebne, dobra. Dobra, szybciej Forager. Ci chyba już obrażenia tylko zostały. Chyba wiem, że mógłbym pójść do mrocznej kapliczki tam przehandlować te kule za nie tyle co obrażenia, co za inne rzeczy, ale... W sumie, nie ukrywam, obrażenia też mi się przydadzą, będę mógł dzięki temu może łatwiej pustkę nawet przechodzić. A skończyło się, dobra. I teraz ile bije... mieczyk? 64? Nie wiem, czy to są bazowe pokazane, czy już te podwójne, ale... 72, wow. Dobra. To teraz jak już przy tym jesteśmy, jeden droid tutaj i zaczynamy od... rękawiczek demonicznych. A właśnie, muszę jeszcze odebrać komórki paliwowe. I niech się dalej robią, dobra. Rękawiczki demoniczne są. Teraz, co jest, jakie są następne rękawice? Pustki. I znowu fiberglass. Okej, 30 oczu Krakena. Coś mówi, że może mi ich zabraknąć, powinienem wykupywać. To jeszcze, kolego, póki tak jesteś, to wezmę te oczy Krakena. I później będę żałował, jeśli tego nie zrobię pewnie. Robótki są. Fajnie, jeszcze większa szansa na unikanie i chodzenie, trochę szybsze C. A, dobra, tutaj przynajmniej trzeba. Demoniczny portfel. Skąd mam 30 plastiku? Okej, nieważne. Nie będę ukrywał, nie ogarniam, skąd się to wzięło. Dobra, demoniczny portfel, super, hura. I co jest następne potrzebne? Fiberglass. Jeszcze legendarne kryształy. Nie, ja tak po prostu nie mogę. Zdecydowanie jest za dużo, wymagają ode mnie teraz tych surowców. A amulet co potrzebował? A dobra, w takim wypadku zróbmy łuki, będzie spokój. Chociaż nie sądzę, żebym miał z niego korzystać, tak szczerze mówiąc, ale dobra. Ważne, że mam łuk, który normalnie byłby już 6 obrażeń. Ja. O, to już teraz zapychamy dziury. W sumie nie wiem, czemu tak nagle przechodzę z tematu na temat. Powiem szczerze, mogę już chyba powiedzieć jedną rzecz. Forager jest super grom, do której na pewno wrócę wraz z aktualizacją wieloosobową, tylko że już prędzej, może to będzie nawet na jakichś live'ach czy coś, niż na zwykłych odcinkach. Powiem szczerze. A to będę się znać jeszcze kompana sobie do gry. Okej, tutaj też zakleić klocka. A tutaj coś jest? A, dobra, w sumie jest spora szczelina. A klocki się kończą. Żebym musiał znowu drewnem to zapychać. No pewnie tak. Mam tylko 50 parę klocków, a tutaj znając życie to jest dużo, dużo, dużo więcej szczelin. Chociaż dobra, może nie jest aż tak źle. W sumie mam nadzieję, że te wszystkie pułapki też się liczą jako zbudowany na tym, no nie. Wiecie, że będzie trzeba
zniszczyć wszystkie pułapki, mosty, wszystko i wszystko zapłacić tym, żeby to był jeden wielki klocek jakiś tam. Może być przyrównanie, które niektórych obrazi, czy coś w sumie, chociaż dobra bardziej niż obrazić, co? No, zniesmaczyć czy coś, no, jak po prostu zlepka biomów w Minecrafcie, która się wygenerowała bez sensu. Dobra, nie wiem, czy to jest jakieś głupoty gadam. Ale tak, nie wiem, czemu, jak tak się połączony jest idealny, to mi się bardziej korzysta z Minecraftem, że tam wszystko jest jedną wielką masą. W sumie. W większości zapisów, w większości światów, chociaż... Żeby nie było, to co teraz mówię bazuje na mojej wiedzy na temat Minecraftów z przed kilku lat. Nie, tak w sumie przed kilku lat, no. Ostatni spędzam, jeśli chodzi o Minecraft, to nie wiem jak to była wersja, wiem tylko, że jak już w końcu laptopa się przerzuciłem na komputer stacjonarny, jestem ten, z którego teraz korzystam nawet, to właśnie wtedy raz zagramy chyba nam z kimś w Minecrafta, nie wiem czy to było jakiś kumpel, czy to była kuzynka, czy to była, nie wiem, siostra. No ale ogólnie z kimś zagrałem, bo chciałem pierwszy raz w swoim życiu mieć okazję zagrać na shaderach, bo ten sprzęt był taki mocny, że po prostu nawet shadery nie lagowały. Takie mocniejsze, żeby nie było. No, i od tego czasu już... Najprościej mogę powiedzieć, że nie tylko Minecrafta i nawet nie wiem, co tam się pozmieniało wraz z różnymi wersjami. Jedno co wiem, to to, że chyba w najlepszej dochodzą kozy. Dobra. W sumie może starczy Minecraft, bo to jest taki temat delikatnie mówiąc drażliwy. Powiem, że z jednej strony są fanatyczni wyznawcy tej gry, z drugiej strony są ci, którzy jej strasznie nie lubią, nawet nie wiem czemu tak momentami. I potem jestem ja. Oj nie. Proszę nie. Czyli... Czyli niestety. Pewnie ten jeden klocek jakiś tam starczał. Przeszkadzał i przez co teraz musiałem to zniszczyć, już nie będę mógł postawić. Więc mojego farta. Aha. Dobra, no to nasz zbuduje i potem może rozwalę i się zobaczy. A teraz biegnijmy dokończyć robotę. Ja mam tylko nadzieję, że niektóre te takie powiedzmy blokady naturalne nie będą przeszkadzać. Dobra, ludzie, mamy to. Teraz tylko trzeba jakieś dobre miejsce znaleźć na postawienie ponownie tego. A, chyba wrócę po prostu w to miejsce, w którym byliśmy. Więc tak, to wymagało 4x4 chyba? Dobra. Jest wszystko, czy jeszcze nie? Dobra, 3x3, no i teraz tutaj jeszcze niech będzie. Chyba teraz się zmieści z powrotem. Nie to, żebym z tego często korzystał, no, ale jednak wolę mieć, chociaż się przygotowana na taką sytuację. No i idealnie na styk, tak, hura. I skoro już tak jest, to zobaczmy, co jeszcze mam na liście. Bo w sumie 13 chyba jakichś rzeczy. A chciałem to skompletować. Sto nuklearnych to jeszcze nie teraz. To za jakiś czas, pieniądze, to mówiłem. Po prostu nie, jak na razie. Pustka 30, 20 to później. Wszystkie pozostałe to się samo zrobi. Każde akcesorium i każde broń, narzędzie, okej, to jeszcze nie teraz. Każdy sekretny pokój i 200 struktur. No i tam posiada i monety. Czyli, że muszę monety po pierwsze posiadać, a po drugie zdobyć 200 struktur. I potem jeszcze pełno struktur nuklearnych. Dobra, wiecie co, zrobię coś bardzo głupiego. A być to też przygotowaniem, powiedzmy, na później, na nuklearność. I zarazem też zaliczeniem achievementów. Aha. Po prostu zbudujemy jedną wielką linię kowadeł. Oj, nie, zepsułaś. Złe kowadło, zepsuło mi linię. Zaraz to naprawimy spokojnie.
Ja nie będę tego żałował, ale no. Po prostu kilka linii kowadów, żeby szybko dostać achievement za struktury. I później na to wszystko będę nakładał nuklearność. Dobra, niech i tak będzie. Ile jeszcze struktur brakuje? Nie, ta zakładka. I żeby nie było, że źle czy coś, to jeszcze... Elektrownie. Wiem, że marnuję pewnie materiały, ale co mi tam szkodzi, tak jestem już przy końcu gry. Jak wszystko to wskazuje. A, jeszcze kilku brakuje. Dobra. To jeszcze tutaj na boku kolejne kowadło postawiamy i zaraz tam... Jedno kowadło, nie wiem, może bym zrobił na nuklearne i kazał mu zarabiać ktoś. Nie, to takie marnowanie moim zdaniem. Ogniw. Zresztą posiada ileś tam kasy, to nie będzie łatwe raczej. Dobra, może inaczej niż nie będzie łatwiej, to raczej będzie czasochłonne i... Czyż mi się żelazo skończyło? Nie, cegły. Teraz 900 cegieł wymaga jedno kowadło. Okej. To pora znaleźć sobie jakieś nowe struktury, które mogę budować na potęgę. Dobra, piece. Mamy plagę kowadów, teraz plagę pieców postawię. Oczywiście, no wszystko potem będę nakładał nuklearność, żeby nie było. Nie będą one używane, nic, tylko po prostu... Dobra, na razie starczy, później to wszystko... Narzucę temu nuklearność i wiecie, będzie spokój. No obecny moment, czy coś takiego innego, co mógłbym zrobić? Niby mógłbym zarzucić nuklearność na to. Chciałbym sobie aktywować to. Przy okazji niszcząc to, żeby na pewno mieć pewność, że zadziała. Dobra, teraz znowu elektrownię postawić. Nie fabrykę, elektrownię mówię. Powerową roślinę. Dobra. Dron losowy, to teraz nie ma znaczenia jaki. I max. Wyciskaj mi po prostu z tego pieniądze. O, jeszcze żeby było lepiej. Póki pamiętam, gdzie jest chciwość. Dobra. Teraz to już będzie naprawdę piękny las, teraz tylko... Muszę szybko przygotować jeszcze lepszy portfel, najlepiej. Lepszy portfel potrzebuje fiberglasa, który oczywiście... Zabraknie. Wszystko przez plastik. Więc zrób się tak z 4 plastiki i będzie dobrze. A tutaj niech, no mówię, całe złoto się przerabia. I tak nie będzie to wielka strata. Patrząc na to, że żelazo, złoto i tak dalej, w kilka chwil po prostu mogę zgromadzić. Tyle. Jeśli może zamiast tego powinienem naprawdę machać tym kill-offem, znajdziłem na to, że znajdę wtedy... Jak to się nazywa? Gwiazdy? Czyli też gwiazdy były wielkim problemem. Tylko raczej po prostu chodzi o to, że nie chcę mi się robić tych zwojów czy coś, więc... Znaczy dobra, to będę już poszukiwał czy coś. Po prostu najlepiej będzie usiąść i zrobić ile się da. Ile mogę? Mało, ale niech będzie. Jakiś bot, niech tam się idzie tym zająć. Cek, piękne pieniądze. I dobra. Co by tutaj jeszcze teraz ogarnąć? Nie ukrywam, patrzę na to wszystko i... Jedno, co mi tak naprawdę mogę powiedzieć zostało, to chyba... pozyskać po pierwsze nuklearność, po drugie właśnie... ten okropny, ostatni, brakujący sekretny pokój, ale... Dlatego to bym potrzebował trochę przygotować. No dobra. W takim wypadku był krótkie cięcie i przy okazji mam już prawie wszystko, co jest potrzebne na portfel pustki. I teraz tylko po prostu przytrzymać to wszystko na tyle długo, żeby zrobić portfel. Chociaż nawet jeśli się nie zrobi, to wielka strata nie będzie. Dobra. I w sumie powiem wam tyle. Chyba najwyższa pora powrócić do tych wszystkich lochów i poszukać wszelkich możliwych sekretnych pokojów. Ale do tego to bym musiał najpierw poszukać prawdopodobnie jakichś mapek, powiedzmy, czy czegoś, bo ja znalazłem wszystko po swojemu. Wydaje mi się, że żaden gra nie zanotował jakiegoś pokoju,
tam czegoś mi brakuje, więc po prostu... Też nie lubię takich map, to ten jeden wyjątkowy raz chyba pójdę i skorzystam z tego. No, zdecydowanie będę musiał. Dobra. No to widzimy się za chwilę w jednym z podziemi, jak już... W sumie zgromadzę druidy? Nie, dobra, bez druidów pójdziemy, no, ale po prostu w jednym z podziemi, jak już wezmę te druidy, które i tak nie robią nic przydatnego. No i potem jak już je wezmę, to oczywiście... Znajdę mapę. Dobra, tak więc zaczynamy od podziemi pustynnych. W sumie mam od nich mapę, tylko muszę jeszcze sobie ją zarzucić. Nie wydaje się być niczym skomplikowanym pod tym względem. Jedne co, to będę się po prostu trochę połazić, poszukać. Żeby nie było względnie tego, co pokazuje mapa, będę łaził, po prostu brał to, co... Sam w sumie, może nie tyle brał, co... Powiem, gdzie jest ostatni pokój magiczny, czy tam w sumie sekretny, wiecie co? Nie będę ukrywał, jestem idiotą, gdzie go do tej pory nie zauważyłem. Ta mapka po prostu teraz pokazała. I to tyle. Po prostu w pierwszym możliwym lochu nie zauważyłem jednego. Dziękuję bardzo, już chyba, że będę musiał przez wszystko jeszcze raz przełazić. To inaczej będę zaliczony. Teraz zostały tylko te... trudniejsze. Mniej przyjazne. Ale żeby nie było nim, też zajmiemy się w swoim czasie. Na razie... Czy jest to cokolwiek, co mogłoby być mi potrzebne, Android? Chyba nie. Więc dobra. Skończyła się energia, trudno. A dostaniesz jeszcze jedno. Pracuj. Tylko muszę naprawić to. Bo w takim tempie to nie zgodzę się. Powiem wam szczerze, jest niby odcinek już... krótszy niż zazwyczaj, ale mogę się zgodzić. Weź się przez sumie 2 minuty. Ale chyba na tym skończę i na spokojnie ogarnę parę przygotowań i innych tego typu rzeczy, wiecie. Żeby jutro może... czasem jutro... na tym odcinku prędzej niż jutro. Tak przyzwyczaiłem do tego, żeby był chyba... A, dobra, nie wiem nawet, dlaczego się przyzwyczaiłem, o co mi chodzi. Po prostu ignorujcie moje gadanie, co naprawdę. Może to jest, może nie tyle co niewyspany, co... No o takich godzinach, jak ja siedzę i to nagrywam, co... Mam też, by ktokolwiek z was już po prostu był na nogach. Ale dobra, to jak po prostu do następnego spotkania postaram się po pierwsze ogarnąć lepiej te banki, a po drugie zrobić im właśnie jakieś tam personalne miejsce, gdzie łatwiej będzie się wszystko dobierało, może wokół nich ustawić trochę tego. A może nie, nawet nie wiem, ale po prostu ogarnę to już bardzo dobrze, żeby banki były w sumie przygotowane na szybką generację kasy. A poza tym dziękuję bardzo, do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej.